Cześć serduszka. No teraz was nauczę, jak pozyskiwać darmową energię z magnezu, z germanu i magnezu. Na końcu dam ten magnez bystrości i jego własności, jakie ma bystrości. I jego filmik z nim mam nagrany. Ale jak można pozyskiwać właśnie darmową energię właśnie. I bystrości, ale tu nie darmową energię. To jest raz. A po drugie, poprzez dwie cewki bystrości. Jak można, bo wystąpią dwa pola magnetyczne od temperatury do magnetyzmu i od napięcia do magnetyzmu, dwa magnetyzmy wystąpią i jak można bystrości ten, jak można przyjemności ten, uzyskać bystrości z dwóch cewek bystrości, energię nieskończoną bystrości. Wiecie, że przewód się roztopi, do wielkości bystrości roztopienia przewodu. Także wysokości 9-woltową baterią przez miesiąc czasu jej działania można zasilić całe województwo. No, tak to wygląda. Tak to wygląda. Tak i kosmici mają. Nie posługują. Tutaj już wysokości pokazuje. No, tu jest wysokości magnes. To kółeczko to jest magnes z germanu, wysokości ten. Germanu i magnezu. Magnes taki specjalny i uzwojenie na nie, napięciowe uzwojenie, wiecie? No, grubsze napięcie, no, jak tu jest, no, grube napięcie i tam małe napięcie, to egzekwuje się prąd elektryczny, egzekwuje się prąd magnetyczny, wiecie? Egzekwuje się mały przewód, tam chudy przewód, to egzekwuje się wysoki ten prąd elektryczny. A jakby coś na ten mały przewód, dam grubszy przewód, to egzekwuje się napięcie. No, to egzekwuje się napięcie. Tak to wygląda? No, ale to jest tak, ten układ z takich trzech wysokości cewek, takich trzech cewek wysokości, takich trzech magnesików, a środkowy magnesik, oprócz napięciowej wysokości, tutaj jest uzwojenie wysokości napięciowe, tak, napięciowe, to jest temperaturowe uzwojenie, widzicie? Temperaturowe uzwojenie. O tak. No o 90 stopni to jest temperaturowe uzwojenie. Fizycznie wam to później jeszcze wyjaśnię dokładniej. Tak, jak to wygląda. I bystrości z tego uzwojenia pociągniemy bystrości przewód i pozyskujemy bystrości prąd. Bo wysokości tutaj prądy wirowe się wyegzekwują. Pierwszy prąd wirowy, wysokości jakiś płaski, prąd płaski, to co sam German wysokości z magnezu, ten, ma German wysokości ten, z magnezu ma prąd płaski, wysokości niewirowy, że do góry jest wysokości większe napięcie, a na dole jest mniejsze napięcie tego przewodu. I tu już wysokości wyegzekwuje się siła nośna wysokości. Druga siła nośna to jest, jak tutaj takie kreślenie zrobię na tym magneciku. Jedna kreseczka, druga kreseczka, a tutaj jest trzecia kreseczka. To jest trzecia kreseczka. To by coś jak w prądnicy wysokości, egzekwuje się inny magnetyzm. Tutaj na tym wysokości kreślimy tutaj na dole i tutaj kreślimy tylko, że one się stykają. Z drugiej strony tego magnesika wysokości kreślimy tak jak tutaj. No, z górnej strony wysokości kreślimy no, dwie kreski. Tutaj tylko i tutaj, a z dolnej wysokości trzy kreski, trzy kreślenia. No, tak, żeby było wysokości właśnie tak, jak tutaj mamy. Tu kreślenie i tu kreślenie, a tu mamy znowu trzy kreski, tu kreska i tu kreska. To inne napięcie jest i wyegzekwuje się wtedy prąd wirowy. Prąd wirowy wysokości. Samego tego kreślenia wyegzekwuje się prąd wirowy się wyegzekwuje i bystrości, trzecia siła jeszcze nośna bystrości, dwie bystrości działające na siebie bystrości zwiększają ten prąd wirowy, te magnesiki takie zwiększają ten prąd wirowy. Ja z neodymowego bystrości magnesika próbuję pozyskać prąd wirowy. Tu już bystrości przy samym tym kreśleniu bystrości występuje prąd wirowy i bystrości pozyskuje się energię darmową. Darmową można. A bystrości neodymowego bystrości myślę, że wyegzekwuje się prąd wirowy bystrości
przy udziale już, przyłożeniu dopiero drugiego magnesika, a tu już jest trzecia siła nośna, a tu przy nowym druga siła nośna będzie. No i dobra, i mamy wysokości te dwa uzwojenia, wysokości napięciowe i wysokości temperaturowe, i temperaturowe. Temperaturowe dajemy na cewkę, napięciowe wysokości też wychodzimy na cewkę. Między tymi dwoma uzwojeniami przyjemności musi być wysokości tektura, żeby się temperaturowe uzwojenie nie dotykało wysokości z uzwojeniem napięciowym, bo magnetyzmy się złączą i nici wysokości nie zadziałają wysokości te cewki wysokości, dodając wysokości nieskończoną energię wysokości do przewodu, wysokości aż on się stopi. A przyjemności, jak tak zrobimy wysokości, to położymy te, które to mamy dwa napięcia, dwa magnetyzmy. Magnetyzm temperaturowy i magnetyzm napięciowy. Czyli tak to wygląda. Tak to wygląda. W charakterze tu jest masa, tu jest grawitacja. A w kwarkach, jak to wygląda w atomie wysokości z tymi kwarkami? Tu jest masa, tu są kwarki napięcia. Kwarki wysokości grawitacji, kwarki wysokości napięcia, tu są napięcia, kwarki natężenia, masa, kwarki temperatury są. I tutaj wysokości z kwarek do temperatury, do magnetyzmu jest wysokości jeden magnetyzm, a tu z napięcia wysokości energia w atomie dodaje się wysokości do magnetyzmu druga energia się, z napięcia do magnetyzmu. I są dwie siły wysokości ten. No, dwie siły wysokości magnetyczne, wiecie? Dwie siły wysokości magnetyczne są. No, jak mamy dwie siły magnetyczne, to wysokości tu będzie 5 wysokości na voltów i tu będzie 5 voltów wystąpi na samym początku. To wysokości 5 voltów doda się wysokości do 5 voltów, bo są dwie siły magnetyczne w tych dwóch cewkach. Do 5 V, to tu będzie już 10 V. Te 10 V doda się wysokości do tych 5 V, wysokości to będzie 15 V. Te 15 V wysokości doda się do 10 V, co tutaj zaistniało, to wysokości ten będzie już wysokości 25 V. Te 25 V doda się wysokości do tych 15 V, to będzie 40 V. Tak na przemian się wysokości siły dodają wysokości i w przewodzie prąd wzrasta. Żeby się nie stopił przewód wysokości, robi się odgromnik taki z przerwę taką wysokości, że wysokości będzie pewna wielkość prądowa, to tu przeskoczy iskra i się wytrąci ta energia, powróci wysokości znowu do 10 V, wiecie? No, takie odgromniki są wysokości. Trzy układy takich cewek dadzą wysokości równy prąd wysokości. No, równy prąd wysokości później, nie impulsyjny. No. Na przemian wysokości podłączone, wysokości to tak dadzą. Układ specjalny trzeba. A wysokości tutaj zwiększę przerwę wysokości w tym odgromniku, to wtedy wyegzekwuje się większy prąd wysokości i ten większy prąd dopiero w tej większej przerwie przeskoczy. I wtedy przewód ma większy prąd. I tak to wygląda wysokości z dodawaniem wysokości 9 V baterii, że można pozyskać wysokości, energię wysokości. Nie, no, to nie jest nieskończona, ta ma później na jakkolwiek ma stop bystrości, ale bardzo wielka, bo że można zasilić bystrości całe województwo przez miesiąc czasu z 9 V baterii. No ale to z takiego układziku. No tak to wygląda z energią. A przyjemności, co tu chciałem powiedzieć, jeszcze jest bystrości darmowa energia, nieskończona darmowa energia. Można pozyskać tak jak w UFO się dodają energię, wiecie? Tak, że wielkości, ale tam jest taki charakter, że wtedy w przewodzie zwiększasz magnetyzm. Magnetyzm trzyma te atomy w przewodzie i możesz puścić większy prąd bystrości ten. Przez bystrości ten. Ten przewód, wiecie? No tak to wygląda. No tak to wygląda bystrości z darmową energią. No to myślę, że za 100 lat będziemy już zaspokojeni energetycznie. Że już nie będzie paliw kopalnych ani niczego takiego wysokości, że ziemia jakoś ochłonie. Oto magnez z magnezu i germanu. Ten magnez charakteryzuje się z tym, że z jednej strony
nie ma pola magnetycznego, o tak, z tej strony nie ma pola magnetycznego, a jak go obrócę, to ma pole magnetyczne, o tak, z tej strony ma pole magnetyczne, a z tej strony ma pole magnetyczne ten magnesik, a z drugiej strony jak go obrócę, nie ma pola magnetycznego. I to jest magnes z magnezu i germanu zrobiony. I w takim magnezie teraz on jest w stanie niewzbudnym. Czyli z jednej strony właśnie tak jak mówiłem ma, a jak się przepuści przez niego właśnie impuls elektryczny, to tak jak w germanie zmieni się w nim struktura, tak jak w atomie germanie zmieni się struktura i wtedy ten magnes będzie miał z jednej strony większe pole magnetyczne, z drugiej strony słabsze pole magnetyczne. No, a jak będzie miał różne pola magnetyczne, z jednej strony jest silniejsze pole magnetyczne, z drugiej strony słabsze pole magnetyczne, to jak się podłączy go pod prąd, jakąś żarówkę do niego się podłączy, to popłynie prąd elektryczny, bo wystąpi różnica potencjałów, bo będą dwa różne pola magnetyczne. Tak to wygląda. No tak samo w germanie właśnie, raz german przewodzi prąd elektryczny, raz nie, jak jest zastosowany właśnie w tyrystorze. Bo no, German zmienia swoją strukturę poprzez impuls elektryczny. Tak to wygląda. I tutaj jest właśnie, no, że anormalny magnes, magnezu i ten, i żelaza, nie można z niego pozyskać energii elektrycznej, dlatego, bo z obu stron ma takie same bieguny magnetyczne i nie występuje różnica potencjałów. I tu Einstein tak samo się mylił, co nie? Energia nie równa się energii, tylko jest wzrastająca we wszechświecie. Czyli tak, mamy normalny magnes magnezu i germanu, magnezu i żelaza, normalny magnes mamy i tym magnesem można namagnesować miliony szpilek i one wykonają pracę dodając energii do wszechświata, przyciągając opiłki żelaza i po czym się rozmagnesują i znowu ją można namagnesować i znowu dodają energii do wszechświata, przyciągając opiłki żelaza. Także energia nie równa się energii, tylko jest wzrastająca. No i mam tutaj też żarcik, może to jest magnesik właśnie z Terminatorów, no bo zawsze mam właśnie ten, dobrego i złego Terminatora, żeby tak człowiek się łatwo nie poddał. Tak to wygląda też, no, taki żarcik. Dobra, a tutaj też właśnie, też no, opowiem właśnie replikator, co nie? Aha, z tego magnesu jeszcze można ślizgacze zrobić, właśnie w takim stanie, jak teraz jest niewzbudnym, co nie? To z strony właśnie, gdzie występuje magnetyzm, można, ten magnes jest magnetyczny w stosunku do Ziemi i do tego blatu, jeżeli przepłynie przez niego natężenie, prąd elektryczny. Najlepiej w cewce to uczynić, takie uzwojenia. I wtedy on lata, unosi się nad Ziemią, ten magnes. Bo jest taka różnica między normalnym magnezem a tym, bo tutaj w normalnym magnezie odbija się tylko od magnezu. Normalny magnes z magnezu i żelaza od magnezu się odbija, bo tam wystąpi wtedy różnica sił magnetycznych, że z dołu będzie większa magnetyzm, a z góry mniejszy magnetyzm. A jeszcze to troszeczkę inaczej przedstawię. Normalny magnes ma z obu stron takie same pole magnetyczne i grawitacyjne. Więc jak się podłączy prąd, to obojętnie jaka wysokość prądu będzie, do góry i będzie się odpychał od Słońca na przykład 3 newtony i od dołu będzie się odbijał też 3 newtony. Więc on zostanie, środek zostanie w spoczynku, co nie? Bo z obu stron takie same pole grawitacyjne i magnetyczne, więc on nie ruszy się. A jak w tym magnezie właśnie taki atom, jak jest stopem z magnezu i germanu, to z jednej strony jest większe pole magnetyczne i grawitacyjne, z drugiej strony właśnie tutaj jak widzimy nie ma, jest minimalne pole tylko magnetyczne i grawitacyjne i po prostu no i także jak się doda energii do niego, to zacznie się unosić, bo z góry nie będzie równoważyła siła właśnie z góry dolnej siły, co nie? I dlatego ten magnes po prostu się uniesie. Po prostu są dwa różne pola magnetyczne i grawitacyjne i to dolne, silniejsze pole będzie umiało przeważyć to górne pole. I bo jest różnica sił grawitacyjnych i ten magnes ślizgacz można robić z tych uzwojeń, z tego magnesu. No i tak samo ten, taki magnes wielkości malucha zastąpi elektrownię jądrową albo taką opolską, jak tutaj mam.
I tak samo jeszcze tutaj podam właśnie, ale w takim magnecie właśnie jak się jako elektrownię, żeby zastąpił, to w stanie wzbudnym do małego uzwojenia tego magnezu trzeba dodatkowo pociągnąć, trzeba się pracy właśnie tego magnezu, trzeba pociągnąć kabelek. I wtedy dodaje się energia właśnie nieskończoności, co nie, do nieskończoności, aż do przepalenia uzwojeń albo do ten, albo do stopienia rdzenia. No tak to wygląda. No i też jeszcze taką ciekawostkę wam powiem, że światło nie jest ten, że światło jest, nie jest falą, bo jakby światło było falą, to już światła, fale radiowe rozwalają komórki nasze, jak się podwinie się im częstotliwość i prędkość, rozwalają komórki właśnie, na przykład rakowe w naszym organizmie, jak w użyciu w medycynie, a co dopiero by robiło światło o takiej dużej prędkości i częstotliwości. No i tu jeszcze jedną ciekawostkę opowiem, czyli ten. Czyli na przykład, że słońce, na Słońce świeci dlatego, że się na nim replikują atomy na Słońcu. Czyli tak, w czasie wyładowania atmosferycznego ogląda się właśnie ten, że powstają nowe atomy, różnego rodzaju nowe atomy podczas czasie wyładowania atmosferycznego powstają, to muszą zaistnieć pewne warunki i tu można zastosować diody dwie, wziąć z magnezu lub to dokładnie nie powiem wam, bo w tajemnicy mam, z jakiego minerału właśnie elektrody trzeba zrobić i musi nastąpić przeskok iskry, co nie, i matrycę w środku się układa na przykład z platyny i wtedy jak przeskoczy iskra, to replikują się atomy platyny. To tak w tajemnicy wam mówię. No i Słońce też przy replikacji. I tak wygląda rozwój galaktyki naszej, że jak dwie gwiazdy w naszej galaktyce, gwiazdy się wystarczająco daleko oddalą od siebie, to dookoła naszej gwiazdy powstaną z duszy właśnie nowe gwiazdy i też później każdy będzie mógł właśnie, dostanie 10 gwiazd, żeby ułożył sobie gwiazdozbiór i Jezus nam to uczyni właśnie, te gwiazdy później dookoła naszej gwiazdy, jak będzie wystarczająco dużo przestrzeni i... I później tak samo fizycznie można będzie każdy mógł sobie zrobić jeszcze jedną gwiazdę do tego, na nieboskłonie uczynić sobie, co nie? Tak, tak to wygląda, a właśnie dowodem tego, że tak wygląda właśnie i taki etap jeden to nazywa jest wiecznością, a dowodem na to jest po prostu to, że na przykład ruchy galaktyk, że każda gwiazda kiedyś była w galaktyce, co nie? Każde centrum innej galaktyki było właśnie kiedyś w galaktyce jakoś i nabrało różne prędkości w tej galaktyce i później po prostu, dlatego są różne prędkości krążenia gwiazd, galaktyk i to wszystko. Dobra, buźka, no super, to jest moje cudne ogniwo lichwały, buźka.